okłockich zderzeniach nie byłoby głośno, gdyby nie najlepsze polskie teatry goszczące na tym festiwalu. Z pewnością taką propozycją jest warszawski Teatr Polonia i spektakl Żeby nie było śladów, czyli sprawa Grzegorza Przemyka. A teraz ja! Masz z łokcia, z łokcia i z łokcia, popraw. Poprawiłem raz, drugi, trzeci, teraz ty. Łokieć, łokieć i jeszcze jeden łokieć. Padł na posadzkę. To ja mu popraw. I ja mu popraw. I jeszcze raz skok. Kopaliśmy go jakiś czas. Ale tak, żeby nie było śladów. Jeden problem ma ludzi. To mocny akcent tegorocznej edycji, również z wątkiem lokalnym, gdyż aktorzy tacy jak Wojciech Chorąży, Paweł Pabisiak mieli okazję współpracować z Marianem Półtoranosem, Markiem Mazurkiewiczem, czyli twórcami kłodzkich zderzeń. Sam się mógł przede wszystkim uderzyć. Był przecież pod wpływem. No był czy nie był? A ten prokurator to co? Prokurator się pomylił i został odsunięty. Prokurator nie może się mylić, on nie ma takiego prawa. Marzy mi się, żeby ten spektakl, bo będziemy go chyba jeszcze grali, zobaczyło jak najwięcej młodych ludzi, bo po premierze rozmawiałem z moją koleżanką, która działała wtedy w opozycji i powiedziała, że książka Łazarewicza i ten spektakl to jest niesamowita lekcja historii, że młodzi ludzie teraz nie zdają sobie sprawy, jak wtedy świat, jak nasza Polska wyglądała. Ja osobiście to pilnuję, że dostaniesz popowo w więzieniu pół wolności, to będziesz ratownikiem na basenie normalnie sanatorium. Zgodziłem się. Przynieśli do celi magnetofon i zacząłem się obwiniać. To jak działało państwo, co niestety w niektórych aspektach znowu nam się to powtarza. Ale myślę, że tak, że to jest jakaś taka przestroga, że powinniśmy o tym cały czas pamiętać. W kraju i za granicą rozległ się zadziwiająco zgodny chór protestów, a wszystko po to, aby na jeszcze jednej polskiej tragedii zbić własny kapitał polityczny. Gdzie to pójdzie? Życie Warszawy. Dobra gazeta, nasza gazeta. Przykładając jakby tę historię Przemyka do czasów dzisiejszych, no to ludzie u władzy potrafią czasem zrobić więcej, pozwolić sobie na więcej. I myślę, że to z tego powodu też warto tę historię przypominać, bo mimo tego, że ta straszna i przypadkowa w sumie zbrodnia wydarzyła się 30 lat temu, dobrze mówię, tak, ponad 30 lat temu, to no to powinno być to czytane, oglądane, opowiadane ku przestrodze cały czas. Bo to jest przerażające niestety, jak mechanizmy władzy są takie same, zmieniają się tylko ludzie. Marionetki czasami w tym całym spektaklu, nie wiem, rzeczywistości świata, jakby to będzie nazywać. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój i burzy wszelkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle, krótki rozkaz goń i z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wielkie obława. Przemyk krzyczał na jezuickim. Krzyczał. Ale nie z bólu. Tylko z braku kultury osobistej, której nie wyniósł z domu. To jest mój drugi kontakt z tym przedstawieniem. Widziałem ten spektakl na premierze w Warszawie, w Teatrze Polonia. Miałem wtedy wątpliwości, nie zabrałem nawet głosu, nie napisałem o tym przedstawieniu. Dzisiaj on mnie bardziej jakby dotknął, ten spektakl. Rozumiem, że niektórych mógł na tyle poruszyć, że właśnie pojawiła się ta owacja na stojąco. Jest to bardzo trudno przełożyć reportaż na język teatru. Przy tym temacie jeszcze, żeby nie popaść w jakąś, nie wiem, martyrologię, czy w jakiś tani sentymentalizm, mi się wydaje, że Piotrowi Ratajczakowi udało się znaleźć na to odpowiedni język sceniczny i formę teatralną, która dzisiaj momentami mnie nawet wzruszyła.
Trzeci dzień festiwalu zakończyła opowieść o Indiach z Moniuszką w tle, czyli Wojtek Heliński w multimedialnym pokazie podróżniczym. Cieszę się ogromnie, że po raz kolejny dochodzi w Kłodzku również do zderzenia kultur. Tym razem to Indie i nie bez kozery. Mamy rok moniuszkowski, ja pochodzę z miasta festiwali moniuszkowskich, a ostatnia opera Stanisława Moniuszki, którą napisał, Paria, to opera, której akcja dzieje się właśnie w Indiach. Trzeci akt to są w ogóle uroczystość weselna. W związku z tym, ponieważ w uroczystości weselnej w roku 2019 brałem udział w tym roku i pomyślałem sobie, co by było, gdyby Stanisław Moniuszko pojawił i inspirował się tą uroczystością weselną indyjską, ale w roku 2019, kiedy to Indie, no właśnie, czy są inne niż te w czasach Moniuszki, czy nie, to próbuję opowiedzieć na tym spotkaniu.